niemożliwe. Ale no przecież... Och, więc tak, o to tu chodzi. O jeny, nigdy bym na to nie wpadła. Cześć kochani, tu Masza. Ach, dzisiaj przede mną tyle pracy i bardzo się cieszę, że będziecie mi przy tym towarzyszyć. Więc jak jesteście gotowi na kolejną przygodę? Jeśli tak, to pamiętajcie, by zostawić łapki w górę. Jestem bardzo ciekawa, co tam na nas dzisiaj czeka. Hop, hop! Misiu, jesteś tutaj? Halo, to ja, Masza, już przyszłam. Chyba powinnam go poszukać, ale... Oh, ojejka, co to było? Też to słyszeliście? Nie wiem, skąd dobiegał ten dźwięk. Och, muszę to koniecznie sprawdzić. Popatrzmy, telewizor jest wyłączony, więc... to na pewno nie mógł być on. Powinnam sprawdzić także inne miejsca. Ojejka, to znowu ten dźwięk. Ach, naprawdę muszę szybko odnaleźć, kto lub co go wydaje. Maszo, Maszo, już jestem. Ojejka, ale co robisz i dlaczego? Dlaczego tutaj tak się wszędzie rozglądasz? Czyżbyś coś zgubiła? Powiedz, to pomogę ci poszukać. Na pewno razem szybciej to znajdziemy. Nie, Misiu, niczego nie zgubiłam. Po prostu usłyszałam taki dziwny dźwięk i chcę się dowiedzieć, co to. No bo... O, poczekaj, poczekaj. Ciii. Może teraz ty też go usłyszysz. Poczekaj chwilkę i... O, słyszałeś? Może ty wiesz, co to było? Poczekaj. Muszę dokładnie usłyszeć. Ale zaraz, zaraz, jeszcze raz. Więc o to ci chodzi. No sama nie wiem, co to może być. Powinniśmy razem to sprawdzić. To sprawdzałaś już jakieś miejsca? Musimy wykluczyć, gdzie na pewno to coś się ukryło i co robi w naszym domku. Najpierw myślałam, że może zostawiłeś włączony telewizor, ale no nie wiem, powinniśmy sprawdzić jeszcze inne miejsca. O, może tutaj, może coś w szafkach jakoś jest źle ułożone i tak dziwnie chrobocze, albo w kuchni, no nie wiem. Na szczęście mamy dużo czasu i możemy to znaleźć. Tutaj też niczego nie widzę. Nie, ale nawet gdyby... Posłuchaj, Maszo, tutaj nic nie słychać. Musimy poszukać w innym pomieszczeniu. O tak, może wtedy tam coś znajdziemy. Bo tutaj, no sama spójrz, nic nie ma. Misiu, a może powinniśmy sprawdzić piecyk? Widzisz tu coś? Albo słyszysz może? Ach, teraz panuje zupełna cisza, więc będzie nam trudniej to coś odnaleźć. Ale jeszcze tak na wrazie, co? Sprawdzę półki. Może tam coś się ukryło? Och, już kończą mi się pomysły. Naprawdę nie wiem, gdzie jeszcze bym mogła poszukać. Ale zaraz, zaraz. To chyba gdzieś tutaj ten dźwięk się pojawia. A ty jak sądzisz, Misiu? O, cześć, Maszo. Co robicie? Może mogę się przyłączyć albo jakoś wam pomóc? Bawicie się w jakieś odnajdywanie skarbów? Och, ja uwielbiam takie gry. Mogę się przyłączyć? Proszę, pozwól mi. Ach, Sky, nie, to nie chodzi wcale o poszukiwanie skarbów. Wiesz, cały dzień słyszę jakiś dziwny dźwięk i nie wiem do końca, co może go wydawać.
Ach, próbujemy z Misiem razem odnaleźć źródło tego dźwięku. Ha, no już sama nie wiem. Może zaraz, ty masz przecież świetny słuch. Może on nas doprowadzi do kryjówki tego czegoś. Och, Maszo, to świetny pomysł. No dobrze, muszę tylko najpierw to coś usłyszeć, ale zaraz to... muszę dobrze nastawić uszka, bo czekaj, już chyba słyszę. Nie, jakiego dźwięku powinnam oczekiwać? Może to... Ale zaraz, to... Chyba to usłyszałam. Wygląda, jakby to było gdzieś tu blisko. Na pewno to nie jest kuchnia, ani przedpokój. Mam wrażenie, że jest to tuż obok mnie. Jestem na 100% pewna, że to coś jest w telewizorze. No, posłuchaj, Maszo, wystarczy przyłożyć dobrze ucho i chwilkę poczekać. Od razu to coś usłyszysz. Teraz musimy się dobrze wsłuchać. Och, Sky, jesteś geniuszem, ale nie uwierzysz, co tu właśnie znalazłam. Och, nigdy bym na to nie wpadła. Spójrz, w środku ukryła się mysz. To ona tak chrobocze i dlatego nie działa telewizor. Spójrz, wszystkie kable są pozagryzane. Och, mi się nie uwierzy, jak mu powiem. Dziękuję ci, Sky, za pomoc. Bez ciebie nigdy byśmy nie odgadli, co to. Nie ma za co, Maszo. Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Ach, no dobra, to co? Teraz masz trochę czasu na zabawę? Jeśli tak i jeśli wy, kochani, również macie chwilkę, pamiętajcie, by zostawić łapki w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa!